Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie odcinek bardziej taki intelektualny. Jak widzicie, znajdują się tu książki, a więc odcinek będzie o książkach. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, zostawcie like, jeżeli Wam się podobało, komentarz dla zasięgu. No i co? Zapraszam także do poprzednich odcinków. Zapraszam także na mój Instagram, tam możecie pisać propozycje następnych odcinków. Bardzo często pojawia się pytanie, jakie książki ewentualnie czytam, bo czasami na relacje na Instagram wrzucam różne filmy, które oglądam, książki czasem, które akurat czytam, więc postanowiłem, że dzisiaj zrobię odcinek, który właśnie tego będzie dotyczył. Wybrałem te książki, które akurat mam w domu, bo oczywiście przeczytać zdarzyło mi się ich znacznie więcej. To są te, które akurat były w biurku. Oczywiście pomijam pozycje, które kiedyś wypożyczyłem, bo ostatnio w większości pożyczam, gdyż po prostu zwyczajnie kupując książki nie miałbym ich gdzie trzymać. Fajnie mieć taką biblioteczkę całą, wiecie, na ścianę i nagrywać inteligentne filmiki na tle tej biblioteczki, jak specjaliści w TVP. Proszę panią, to jest bardzo poważny temat. Jak masz za sobą taką biblioteczkę, to od razu brzmisz dużo bardziej wiarygodnie. Zapaliłem światło, jeszcze dodatkowe, chyba będzie lepiej. Czy warto czytać książki? Takie pytanie bym zadał. Ja uważam, że warto. Dlaczego? Przede wszystkim nie mamy reklam. Jest to nieoceniona zaleta w dzisiejszym świecie, że po prostu otwieracie taką książkę i nie musicie oglądać reklamy, cheatosów, podpasek, piosenki, które lecą, które was do szału doprowadzą, zanim cokolwiek obejrzycie. Po drugie, jest to dosyć relaksujące i znacznie mniej bodźców atakują wasz układ nerwowy. Jesteście tylko wy, piękna książka, jej czcionka i biała strona i to wszystko. I w zasadzie cała reszta odbywa się w waszej wyobraźni. I to wy decydujecie, co w tej wyobraźni się pojawia. Z pewnością oderwawszy się od TikToków, gdzie treści zmieniają się co parę sekund, jesteście bombardowani tymi bodźcami, no to taka książka na pewno może okazać się niebywałym relaksem. Ogólnie pomijając to, że poprawi wam się ortografia, zasób słownictwa, ogólny taki, wiecie, wokabularz, to książki powodują to, że gdzieś tam z pewnością rozwijają nas intelektualnie. Ponadto książki są dużo bardziej rzetelne. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo wiele pozycji nie jest srogo opłacanych, bo nie są one tak popularne jak przeróżne treści pojawiające się w telewizji czy też w internecie. Mam na myśli to, że autor takiej książki nie ma na celu po prostu oszukania was i zrobienia jakiejś politycznej propagandy, manipulacji. Po prostu bardzo często w książkach zawarta jest prawda, dużo bardziej niż to bywa w telewizji. Dobrze, nie przedłużając, zabieramy się, będę po kolei brał książkę i opowiadał, co to za książka i dlaczego ją czytałem. A nie mogę się zdecydować, czy z tej strony. Ale zacznę od tej strony. I mamy tutaj Zmierzch Starachowickiej Legendy Józefa Kowalskiego. Tą książkę kupiłem i jest ona dla mnie bardzo ważna, gdyż opisuje dzieje mojego miasta. Dzieje Starachowic, zaczyna się od tego, jak klasztor cystersów na zboczu Doliny Kamiennej założył tutaj osadę. Jako pierwszy ujarzmił nurt rzeki Kamiennej, wprowadzając młyn, i tak oto powstała właśnie nasza osada i tak historia toczy się dalej do rozwoju przemysłu. Są także opisywane losy wojenne w czasie II wojny światowej i jest to bardzo unikatowe, gdyż zawarte są tutaj pamiętniki, na przykład ojca autora z czasów II wojny światowej. Z pewnością jest to też pozycja dla fanów po prostu motoryzacji, gdyż nasze miasto właśnie słynęło z produkcji samochodów ciężarowych Star. I tu są opisywane bardzo szczegółowo procesy technologiczne powstawania tych Starów, no aż do samego tytułowego zmierzchu, kiedy to kapitalistyczne świnie wyprzedały nasz dobrobyt. Bardzo tę książkę polecam, jest mnóstwo zdjęć z różnych okresów, z okresów II wojny światowej. Od strony 30 zaczynają się udręki wojny, w obronie fabryki i miasta, ruch oporu, konspiracja, działania Armii Krajowej, dywersja, Żydzi w Wierzbniku, egzekucje na rynku, zamach na Erika Schutza, mnóstwo fenomenalnie ciekawych tematów, które dotyczą Starachowic. Oczywiście okres PRL-u jest także opisywany. No i niestety znikająca legenda, wolność i demokracja, widmo bezrobocia. Tak też kończy się książka i wieńczy tytuł Zmierzch Starachowickiej Legendy. No to teraz z drugiej strony. I tutaj jest książka, chyba rok temu jakoś tak czytałem, ponad
bokser z Auschwitz, czyli słynna już teraz historia Tadeusza Pietrzykowskiego. Była ekranizacja, większość ludzi pewnie zna. Mistrz, film z aktorem, zapomniałem jak ma ten aktor, z Głogowskim mi się kojarzy, nie mam jak teraz sprawdzić. Głowacki, tak, Głowacki grał. Film całkiem w porządku, dużo bardziej w porządku niż Rotmistrz Pilecki. Teraz była premiera w kinach i wydaje mi się, że bardzo po łebkach został zrobiony ten film. Gra aktorska może jest w porządku, ale ogólnie scenariusz według mnie, jeżeli chodzi o historię Rotmistrza Pileckiego, pozostawia wiele do życzenia. Czuję niedosyt. Losy Tadeusza Pietrzykowskiego, bardzo fajne też, więcej takich ciekawostek, zwłaszcza przed wojną, jak to kariera zaczynała się słynnego Teddy'ego. Jeżeli ktoś oglądał film, no to mniej więcej tak jest i w książce, ale myślę, że też warto przeczytać dla fanów tej historii. Historii przede wszystkim walki, walki o życie, przezwyciężania trudności w momentach, kiedy tej nadziei zupełnie zabrakło. Także myślę, że taka podnosząca też na duchu książka, też polecam. Oj, tu teraz chyba się rozgadam bardzo długo na temat tej książki. To jest książka, którą przeczytałem już kilka razy i to absolutnie polecam. Słynne ucieczki Polaków Andrzeja Fedorowicza. Absolutnie genialna książka dla wszystkich, którzy uwielbiają motywy ucieczek, uwielbiają książki historyczne, autentyczne historie o tym, jak to, gdzie się czegoś nie da, to Polak wykombinuje. Tu między innymi jest zawarta historia słynnej, fenomenalnej ucieczki Kazimierza Piechowskiego z Auschwitz. Jest także na YouTubie Kazimierz Piechowski ucieczka. O, tutaj jest ten rozdział dotyczący słynnej ucieczki z Auschwitz. Była to bardzo brawurowa ucieczka i naprawdę polecam tą historię. Nie chcę wam spoilerować. Jeżeli wam się nie chce czytać, możecie obejrzeć. Jest dokument Kazimierz Piechowski na YouTubie. Ucieczka, jeżeli sobie wpiszecie. Ja po prostu mam aż dreszczyk. Także bardzo ciekawa tutaj jest historia. Historia Rufina Piotrowskiego. Ucieczka z Syberii, o której mówiła cała Europa. I bardzo ciekawe jest to, że powstała ekranizacja. Kojarzycie taki film Jeniec jak daleko nogi poniosą? Obejrzyjcie sobie właśnie ten film i ten film powstał na podstawie właśnie autentycznej historii ucieczki Rufina Piotrowskiego. To chyba, także to taka jedna z moich bardziej chyba ulubionych książek. Tutaj epizod Wstęp do psychoanalizy Freuda. Jako absolwent Wydziału Pedagogicznego, gdzie 80% zaliczeń było z psychologii, interesowałem się też bardzo, no i sobie czytałem. Ogólnie przymierzam się też do studiów podyplomowych, bo wystarczy 2 lata teraz studiów, abym uzyskał tytuł magistra także z psychologii. Mam magistra nauk humanistycznych, więc z psychologii być może także się pokuszę, bo się żywo tym interesuję. Ale tutaj nie będę się rozpowiadał, bo to jest dosyć głęboki, wielowymiarowy temat. No i idąc tym tropem, samodzielne usuwanie lęku, stresu i depresji. Książkę szczerze mówiąc kupiłem, jak zacząłem się borykać z zaburzeniami nerwicy wegetatywnej, somatycznej. No i mogę wam powiedzieć śmiało, że przeczytanie tej książki z pewnością gówno wam pomoże. Bardzo często, i to jest moje zdanie, bardzo często autorzy takich książek żerują na tym, że osoby w zaburzeniach nerwicowo-depresyjnych sięgają po kolejną już książkę, byle na moment poczuć ulgę. A temat jest bardzo złożony i spotkałem się już nie raz z tym, że osoby siedzą latami i czytają tego typu książki, a nie ma to totalnie przełożenia na efektywność w wychodzeniu z tego zaburzenia. Staje tak jakby kolejne zaburzenie, czyli czytanie takich książek, żeby się na moment poczuć lepiej. I żeby nie było, oczywiście mechanizmy, schematy można poznać, ale po pierwsze, wy nie ocenicie tego obiektywnie, biorąc pod uwagę stan waszego zdrowia, jeżeli znaleźliście się w takiej sytuacji, bo wasz mózg nie myśli już obiektywnie, nie postrzega pewnych rzeczy obiektywnie, bo jest po prostu chory. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, można wiedzę zgłębić, ale jeżeli czytacie już 10. tego typu książkę i nie ma ewidentnych efektów, no to po prostu odłóżcie książki i weźcie się za działanie. Dobra, no to żeby było porówno, bierzemy teraz absolutnie jedną z lepszych książek, jaką przeczytałem. Jest to autentyczna historia Gregorego Davida Robertsa. Historia i nawet powstała ekranizacja na Apple TV, Shantaram serial. Jest to fenomenalna historia, opowiada o uciekinierze z australijskiego więzienia, który dostał się do Mumbaju bądź też Bombaju, jak kto woli, i tam wnika w struktury świata przestępczego lat 80. Lepsze to jest to, że o tej książce dowiedziałem się z wywiadu z Popkiem. Popek mówi o tej książce,
I dosłownie potem zdecydowałem się ją kupić i nie żałuję. Książka poruszająca tematy filozoficzne na temat sensu życia, sensu cierpienia, porusza wiele aspektów i naprawdę myślę, że warto zapoznać się z tą historią. Jest także kontynuacja o nazwie Cień Góry. O, nawet tam leży, zapomniałem jej wziąć, ale po prostu jeszcze jej nie przeczytałem. No i co? Polecam. No dobra, ta kubka nam się już w zasadzie wyczerpała. Odmieniłeś moje życie, czyli historia Abdela Selu, czyli słynny film Nietykalni. Zdecydowałem się przeczytać tą historię i zobaczyć, czy są jakieś różnice, może czegoś nowego się dowiedzieć. Ja jestem trochę takim fanatykiem. Jak coś obejrzę, zobaczę, to od razu zagłębiam się jak detektyw, czytam wywiady, oglądam, słucham. Bardzo dużo jest wątków z dzieciństwa głównego bohatera, czyli Abdela Selu. Jak to się stało, jak był w poprawczakach i tak dalej. I dopiero potem są opisywane losy, które połączyły go z Filipe pod Sodiborgo. Czytałem, jak miałem COVID-a w święta. I było mi bardzo gorąco, o Jezu. I bardzo się męczyłem. Ale to już było 3 lata temu. To fan absolutny dziejów, bo tak można chyba nazwać, bo ciężko powiedzieć, że jestem fanem II wojny światowej. No były to losy tragiczne i oby się to nigdy więcej nie powtórzyło, ale absolutnie bardzo dużo czytałem książek dotyczących II wojny światowej. No i tu z naszego regionu oczywiście historia Antoniego Hedy Szarego, słynnego partyzanta. Książka opowiada o dziejach partyzantki na Kieleczczyźnie, tutaj na naszych ziemiach, w naszych górach świętokrzyskich, a także później, jak Antoni Heda Szary był więziony w komunistycznym więzieniu. Wiecie, dlaczego lubię też takie książki? Bo bardzo dużo można się dowiedzieć i porównać z dzisiejszymi czasami, złapać pewne punkty odniesienia, co naprawdę jest warte, co jest niewarte, dlaczego postęp czasem jest zły, dlaczego warto cofnąć się do tych fundamentalnych wartości i jaką kluczową rolę odgrywają w życiu. No nie tylko, bardzo wiele można się dowiedzieć o ludziach, czytając takie książki. Kolejna propozycja dla fanów klimatów szpiegowskich, czyli absolutnie historia, którą każdy powinien znać, zwłaszcza w opozycji do dzisiejszych czasów na mapie geopolitycznej, czyli historia Ryszarda Kuklińskiego, Życie ściśle tajne. Oczywiście ekranizacja Jack Strong. Kto nie oglądał, to koniecznie musicie obejrzeć ten film. To może wam się nieco wyjaśni na temat zapędów imperialistycznych Rosji. Wszyscy fani miru rosyjskiego może nagle ujrzą pewne rzeczy nieco innym świetle. Polecam. Osobna historia, osobny odcinek mógłbym opowiadać wam o Ryszardzie Kuklińskim. Nie chcę wam spoilerować. Jeżeli chcecie, piszcie komentarze. Mogę poświęcić osobne odcinki opowiadając na dowolny temat z tych książek, bo są to absolutnie fenomenalne historie. Jeżeli chcecie, mogę osobny odcinek nakręcić. I ja wam wyjaśnię, o co tam chodziło. Bombą atomową z Ameryką, z Rosją i nawet się odwołam do dzisiejszej sytuacji z wojną na Ukrainie. No i ostatnia książka, która nam została w dzisiejszym odcinku. Po wielokrotnym oglądaniu ekranizacji zdecydowałem się, że muszę tą książkę mieć i muszę ją przeczytać. I szczerze powiedziawszy, jest ona niemalże jeden do jednego jak film. Są małe różnice w wątkach. O, chodzi oczywiście tutaj o Znachora Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Zobaczyłem w Empiku tą okładkę i tą czcionkę, to po prostu się zakochałem i musiałem przeczytać w jeden dzień. Samo od razu pochłonąłem Kod Da Vinci. Też pamiętam, byłem chory, patrzę, na raz przeczytałem. No i też było tak, z Nahorem bardzo fajnie się czyta. Jedyną różnicą, jaką pamiętam w porównaniu z filmem, to jest to, że jest opisane, dlaczego ta żona doktora Rafała Wilczura go zostawiła. I może wam tu powiem, zaspoileruję, że zostawiła go dla młodszego mężczyzny. No i ogólnie też był on nieszczęśliwy ze względu na to, że ona tak naprawdę chyba go nie kochała. Ponadto różniło ich to, że on był lekarzem, takie wiecie, klasowe rzeczy. On się obracał w środowisku, miał pieniądze. Ona w tym małżeństwie źle się czuła, więc postanowiła, że napisze list, zostawi na stole, córkę weźmie ze sobą i poleci z kochasiem w świat. No i biedny profesor Rafał Wilczur poleciał na miasto, zapił, dostał w głowę. Obudził się w szczerym polu i nic nie pamiętał. Jeżeli chcecie więcej, to opowiem z chęcią w następnym odcinku o tym fenomenalnym filmie i książce. Ej, mam pomysł, może będę opowiadał właśnie takie kultowe filmy. Co? Dla kogoś, komu się nie chce może czytać, może jest to jakiś pomysł. Piszcie, co myślicie, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki, zostawcie subskrypcję. Zapraszam do czytania.
do relaksowania się i miłego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną. Cześć.